Cześć, tu Ernest. To, co właśnie widzieliście, to dosłownie największy błąd Fortnite, który znam. W ostatniej aktualizacji została dodana nowa zabawka do typu Prop Hunt. Za pomocą tego pistoleciku możemy zamienić się w prawie dowolny przedmiot, ale jak zawsze, aktualizacja w Fortnite bez nowych błędów to nie aktualizacja. Pokażę wam teraz bardzo prosty sposób na wykorzystanie rekwizytomatu, aby powiększyć lub zmniejszyć naszą postać w grze. W trybie kreatywnym na dowolnej wyspie przygotujcie sobie jakieś obiekty. Wybierzcie przedmiot po jego wielkości. Wasza postać zmniejszy się lub powiększy do poziomu obiektu, który wybierzecie. Jak już przygotowaliście odpowiednie przedmioty, zróbcie kopię zapasową waszej wyspy. To jest konieczne, inaczej nie wykonacie tego triku. Teraz zamieńcie się w wybrany przedmiot. Teraz, jak już jesteście gotowi, przywróćcie waszą wyspę w zakładce narzędzia wyspy. Jak sami widzicie, przedmioty, które założyliście, z was znikną, ale wasze postacie pozostaną takie same. W tym stanie można biegać, skakać i tak dalej. Raz przez przypadek udało mi się nawet użyć broni i budować. Nie ukrywam, że trochę dziwnie się buduje, będąc malutkim knykciem. Jeśli jednak zamienicie się w coś wielkiego, to wasza perspektywa będzie prawie niegrywalna. Kamera niestety nie ustawi się ani wyżej, ani dalej od waszej przeogromnej postaci. Następny błąd, który chciałbym wam dzisiaj przedstawić, to sposób na katapultę. Przy użyciu tego błędu będziecie mogli wystrzelić na drugi koniec tęczy, albo nawet za barierę mapy. Przygotowanie jest bardzo proste. Potrzebujecie trochę maców, kulejazd, przenośną wyrwę oraz partnera. Wasz znajomy musi stanąć na środku drugiej podłogi postawionej za ścianą z drzwiami. Wy za to ustawcie się przed drzwiami i przyczepcie się do znajomego kulejazdem. Teraz wystarczy, że osoba po drugiej stronie użyje wyrwy. Siup. Polecicie bardzo daleko. Jeśli macie ponowne otwieranie lotni, to macie szansę się uratować. Ja zdecydowałem się polecieć. Udało mi się przebić przez barierę w trybie placu zabaw. Ostatni błąd, który chciałbym wam dzisiaj pokazać, pozwoli wam budować w powietrzu. To jest też super proste do zrobienia. Wystarczy, że przy użyciu nowego pistoletu zamienicie się w latającą platformę. Teraz każdy, kto na was stoi, może budować wokół was w powietrzu. Tak samo wy, jeśli ktoś wam pozwoli latać na swoich plecach. Jak wiecie, normalnie nie da się budować żółkich struktur w powietrzu, więc możecie postawić kilka takich na pamiątkę na swojej wyspie. I to tyle z błędów na dziś. Zaraz, czy w nowych krzywionych dalej można budować p***? A wracając do wszystkich źródełka, dzięki którym znam te błędy, jak co odcinek są w opisie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.